Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nowy tydzień, nowe informacje ze świata gier planszowych. W tym filmie dowiecie się o nowościach, które pojawiły się na polskim rynku, o grach, które już można zamawiać w przedsprzedaży oraz o nowym asortymencie, który pojawił się w sklepie aleplanszówki.pl, a wszystko to od 2 do 9 maja. Zapraszam na grupkę na Facebooku Planszowe Nawijki, tam zawsze dzieje się coś fajnego i lecimy z tymi newsami. Nowości, czyli gry spakowane oraz do was wysłane przez sklep Ale Planszówki. A zaczynamy od gry Cthulhu Death May Die, kampania druga, wprost od Portal Games. Jest to duży dodatek, który oferuje 10 nowych badaczy, 6 nowych scenariuszy oraz pełno nowych potworów do pokonania. Pudło bez tajemnic jest już na kanale, także jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie figurki z bliska oraz resztę komponentów, ale bez spoilerów, to linka daję w opisie. Dziennik, zagadkowa podróż przez czas od Fox Games. Jest to gra książkowa, która posiada 144 strony, a w niej podróżujemy w czasie, odwiedzamy 7 różnych epok, w których poznajemy przyjaciół i stawiamy czoła wielu różnym zagadkom. Doble Psi Patrol oraz Doble Kicia Kocia, wprost od wydawnictwa Rebel. Jest to klasyczne doble, czyli prosta, szybka i łatwa do wytłumaczenia gra o dopasowywaniu ilustracji. Dwie nowe wersje oferują bohaterów bardzo znanej bajki Psi Patrol oraz bohaterki książek dla dzieci Kicie i Kotki. Kolejna nowość to tajniacy Disney od wydawnictwa Rebel. To nie zna tajniaków, jest to jedna z tych gier, gdzie wiele osób zaczynało od niej przygodę z planszówkami. Bestsellerowa gra, imprezowo-dedukcyjna od 2 do 8 graczy, tym razem w wersji dla najmłodszych. A karty posiadają kadry z bajek Disneya. Horror w Arkham LCG w głąb wirów, prost od wydawnictwa Galacta. W tym dodatku znajdziecie finałowy scenariusz cyklu Zmowa nad Innsmouth, który zabierze was oraz waszych badaczy w mroczne fale, by zmierzyć się z istotami z głębin w ich własnym siedlisku i aby raz na zawsze położyć kres tej grozie. Kamienna mandala od Lucrum Games. O tej abstrakcyjnej grze logicznej nagrałem już 2 filmy. W opisie daję linka do szczegółowego unboxingu, do kinowego trailera, z którego jestem naprawdę zadowolony, oraz do szczegółowych zasad, gdzie wytłumaczę wam zasady tej gry w 6 minut. Gra Mercado de Lisboa od wydawnictwa Hobbity. Jest to gra od 1 do 4 graczy, a projektantem jest legendarny Vital Lacerda. Jest to gra typu tile placing, opartą na systemie budowania miast znaną z gry Lisboa. Jest to szybka gra z prostymi do nauki zasadami, ale trzeba dokonywać głębokich i taktycznych wyborów. Obcy, gra fabularna, zestaw startowy. A do tego jest dorzucona duża mapa oraz materiały w pliku PDF. Uniwersum wszechobecnej grozy oraz gierek korporacyjnych, gdzie syntetyczni ludzie bawią się w Boga. Jest to 104-stronnicowy podręcznik startowy z zestawem intuicyjnych zasad, zaprojektowanym tak, aby jak najlepiej oddać klimat z uniwersum obcego. Czyli horror i akcja osadzona w zimnym mroku przestrzeni kosmicznej. Został wysłany już do was również Ale Box w wersji 5, a w nim takie gry jak Hunowie, Paper Tales, Paperback oraz Robin Hood. Radzę śledzić na Facebooku profil aleplanszówki.pl, ponieważ 200 sztuk tego Ale Boxa rozeszło się w mgnieniu oka. Przez sprzedaży, czyli gry możecie zamówić już teraz, ale dostaniecie je w czasie premiery. Trek 12 od wydawnictwa Rebel. I uwaga, jest to gra od 1 do 50 graczy. Jest to gra typu Roll and Ride, która oferuje rosnący poziom trudności. Naszym celem jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez sprytne rozmieszczanie wartości liczbowych na arkuszu trasy górskiej. Brak negatywnej interakcji tworzy z niej doskonałą zabawę dla całej rodziny. Gra oferuje kilka wariantów rozgrywki. Dynamiczną wersję szybko na szczyt, ekspedycję o rosnącym poziomie trudności oraz wariant solo. Zombicide, druga edycja od wydawnictwa Portal Games. Kolejna odsłona tej kultowej gry, stanowiąca udoskonalenie pierwszej części całej serii. Zagrajcie 12 postaciami ocalałych, w tym 6 postaciami dzieci z dodatkowymi zdolnościami. Reguły gry będą się zmieniać w fazie nocy, kiedy hordy nieumarłych zaatakują ze zdwojoną siłą. Gra Mariposas od wydawnictwa Albi. Jest to rodzinna gra planszowa od 2 do 5 osób. W trakcie rozgrywki naszym zadaniem będzie odbycie inspirowanej prawdziwą migracją motyli podróży przez 3 pory roku. Zasady gry są proste. Musimy poruszać się motylami po różnych polach, zdobywać pożywienie i mnożyć nasze przepiękne owady. Dróg do zwycięstwa jest wiele, dlatego ta gra ucieszy i młodszych, i starszych graczy. God of War od Portal Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy, gdzie czeka was 6 bohaterów znanych z kultowej serii. Dzielicie się w potężnego Kratosa, Atreusa albo Freję. Każdy z was będzie
dysponował własną, niepowtarzalną talią. Rozgrywka to nie jeden scenariusz, a kilka połączonych ze sobą historii. Jeżeli nie znajdziecie swoich wrogów, oni znajdą was. Osadnicy Królestwa Północy, Królowie Egiptu wprost od Portal Games. Jest to dodatek do Osadników Królestwa Północy, gdzie czekają na was dwie różne frakcje. Obie frakcje posiadają swoje mocne strony, które w twoich rękach pomogą im odnieść zwycięstwo. Ten dodatek oczywiście możemy łączyć z wersją podstawową, jak i z innymi dodatkami z serii. Dwa nowe dodatki do gry Australia od wydawnictwa Phalanx. A mowa tutaj o Tasmanii oraz Zemście Przedwiecznych. W dodatku Tasmania dostajemy dwustronną planszę. Jedna strona planszy przedstawia niezmienną mapę, a druga strona tworzona jest losowo z 66 kafelków terenu. To rozszerzenie obejmuje również rozgrywkę solową. Zemsta Przedwiecznych. Jedna osoba w tym dodatku kontroluje Wielkich Przedwiecznych, co zwiększa liczbę graczy do 5. Poza tymi dodatkami możemy jeszcze dokupić pakiet promocyjny, czyli pakiet 16 nowych kart. A teraz co warto sprawdzić w sklepie Ale Planszówek? 5 Minute Dungeon, edycja polska od wydawnictwa Spin Master. Jest to gra w fikuśnym pudełku oparta na świecie fantasy. Musisz użyć swojej wyobraźni, aby przejść 5 lochów i wygrać grę. Aby pokonać potwory i wszystkie przeszkody oraz uciec z lochów, musisz wykazać się natychmiastowym myśleniem oraz współpracą. A wszystko to w 5 minut. Gra The Gallerist, edycja Deluxe od wydawnictwa Eagle Griffon Games, a jej projektantem jest znowu Vital Lacerda. Gra jest w angielskiej wersji językowej, a twoim zadaniem jest promować i kształtować artystów, wystawiać oraz handlować ich dziełami sztuki, a także wzmacniać swoje wpływy na całym świecie. A wszystko to, aby coraz więcej osób z całego świata odwiedziło twoją galerię. I to już wszystko z newsów w tym tygodniu. Zapraszam na zakupy do sklepu aleplanszówki.pl, do mojej grupy na Facebooku Planszowe Nawijki. Jeżeli podobał ci się ten film i chcesz więcej materiałów takich jak ten, uderz w tego lajka, kliknij w ten guzik subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!